Coraz groźniejsza pogoda w Polsce. Jak zalało moje miasto w 15 minut. Woda na głębokość jest taka, czyli mam wodę po kolana. No jest totalny rozpierdziel czegoś takiego, jak żyję. Na oczy nie widziałem i chyba nie zobaczę więcej. Wszyscy pewnie doskonale pamiętacie ujęcia z zalanego Dubaju, gdzie częściowo pod wodą znalazły się nawet samoloty na płycie lotniska. Nie ma co ukrywać, to zjawisko dość nietypowe, jak na to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedna wielka pustynia. Nie ma co ukrywać, że to zjawisko dość nietypowe, tym bardziej, że Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedna wielka pustynia. Ale czy tego chcemy, czy nie, pogoda na świecie nieco zwariowała, a Polska jest jednym z tych miejsc, które są naprawdę tymi zjawiskami zagrożone. To co widzicie, to nagrania, jakie pochodzą z Kielc. Konkretnie z nocy pomiędzy 13 a 14 lipca. To wówczas przez moje miasto przetoczyła się tak zwana superkomórka burzowa, w wyniku której poza piorunami przez Kielce przeszedł grad oraz potężna nawałnica, która zamieniła miasto niemalże w Wenecję. Tak wyglądały skutki tego oberwania chmury. Do rana tylko od mieszkańców Kielc straż pożarna otrzymała ponad 400 zgłoszeń. W mieście zebrał się sztab kryzysowy i rozpoczęto wielkie sprzątanie. Ale obstawiam, że już nie będzie jakiejś większej burzy, chociaż jeszcze widziałem parę fajnych zygzaków. Woda na głębokość jest taka, czyli mam wodę po kolana. No generalnie czegoś takiego jak żyję nie widziałem. Jest grubo, bardzo. Samochód jedzie, obstawiam, że raczej bym się tutaj nie kierował, żeby iść w tą stronę. No jest totalny rozpierdziel czegoś takiego, jak żyję. Na oczy nie widziałem i chyba nie zobaczę więcej. Zobaczcie sobie tutaj, co się w ogóle dzieje. Chociaż Kielce mają problemy z podtopieniami, zwłaszcza w centralnej nizinnej części, to wydarzenia, jakie miały miejsce w lipcu, są jednymi z najsilniejszych do tej pory. Nie tylko tutaj doszło do poważnych szkód. To z kolei nagranie trąby powietrznej, jaka pojawiła się w czwartek 11 lipca w powiecie suskim w województwie małopolskim. Zerwała ona kilka dachów oraz wyrządziła lokalne szkody. Podobne zjawiska miały miejsce na północy Polski, na Warmii i Mazurach, ale nie tylko tam. Liczba trąb powietrznych stale w Polsce rośnie. Podobnie jest z tak zwanymi powodziami błyskawicznymi. Zdecydowanie nie pomaga betonoza, która chociażby w tym przypadku zdecydowanie wzmocniła skalę lokalnych podtopień. Niestety nie tylko Kielce mają z tym problem. Wiele polskich miast zostało zamienione w betonowe oazy, a może raczej patelnie, które temperatury podnoszą i potęgują niebezpieczne zjawiska. Wiecie, można też na asfalcie na przykład jajecznicę zrobić, to ma jakieś plusy. Dlatego w dzisiejszym materiale postanowiliśmy przeanalizować, jak zmienia się pogoda w Polsce i czy grożą nam coraz groźniejsze zjawiska atmosferyczne. Zapraszam na materiał. Jak wiecie, już jakiś czas temu stworzyliśmy dla Was naszą markę herbat Tuncia. Ja osobiście bardzo lubię herbatę i już od dawna zapowiadałem, że je dla Was zrobimy. Nie wszyscy z Was pewnie wiedzą, ale herbata pochodzi z Chin, gdzie według legendy została odkryta przez cesarza Shennonga około 2737 roku przed naszą erą. Od Chin herbata rozprzestrzeniła się do Japonii i na wiele innych krajów Azji. W XVII wieku dotarła do Europy, gdzie szybko zyskała na popularności, szczególnie w Anglii, stając się ważnym elementem kultury brytyjskiej. Teraz herbata wyewoluowała i nie mamy jej już tylko i wyłącznie z Chin. Mamy nasze lokalne wyroby, tak jak w przypadku tunci, jabłko mięta czy leśne skarby Polski. Oba zresztą świetne na lato, ponieważ stworzyliśmy dla Was orzeźwiające mieszanki właśnie na ten gorąc, który teraz jest. Mamy też wyjątkową japońską matchę z pierwszego, czyli najlepszego zbioru. Do tego naszą specjalną kwiatową mieszankę, która tworzy niepowtarzalny niebieski kolor herbaty. Wszystkie herbaty są naturalne i staramy się dla Was zrobić je najlepiej jak tylko możemy, więc serdecznie Wam je polecam.
Znajdziecie je na tuncia.pl. Mamy dla Was też wyjątkową promocję z okazji wakacji. Konkretnie na Instagramie Tunci, którego widzicie teraz na ekranie. Jeżeli na niego wejdziecie, zostawicie followa oraz napiszecie komentarz, to w ramach tego otrzymacie 25% jednorazową zniżkę na zakup herbaty. Więc myślę, że się opłaca. Jest tylko jeden haczyk. Promocja nie będzie trwała wiecznie. Docelowo będzie trwała 2 tygodnie lub do wyczerpania naszych kodów. Także kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że kupując nasze produkty, wspieracie naszą działalność i rozwój kanału. A teraz czas na materiał. W lipcu 1997 roku miała miejsce największa powódź we współczesnej historii Polski, nazywana powodzią tysiąclecia. Katastrofa ta dotknęła południową i zachodnią Polskę, a do tego także Czechy, wschodnie Niemcy, zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię. W wyniku powodzi zginęło łącznie 114 osób, a szkody materialne oszacowano na blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Na samym terenie Polski życie straciło 56 osób, a straty wyniosły około 3,5 miliarda dolarów. Mieszkam na tym terenie od 50 roku, ale takiej powodzi owszem były w 70 latach, ale taka jak obecna to jest po raz pierwszy. Woda przybiera, a w budynkach są ludzie starsi, to wszystko i nie ma możliwości, żeby coś tam robić, bo w tej chwili bez butów gumowych nie da rady wejść do żadnego mieszkania. Znaczy, mimo że budynki są dwupiętrowe, jednopiętrowe. 13 lat później, w 2010 roku, doszło do kolejnej wielkiej katastrofy naturalnej. Woda zalała wówczas około 554 tysiące hektarów w 2157 miejscowościach, co zmusiło do ewakuacji ponad 30 tysięcy osób. Niestety po powodzi odnaleziono 37 ciał. Straty materialne według szacunków MSWiA wyniosły ponad 10 miliardów złotych. Najbardziej ucierpiało wtedy miasto w województwie świętokrzyskim. Był nim Sandomierz. Tragiczne. Po prostu woda bardzo szybko przybierała. 21 cm na godzinę, co się do tej pory nie zdarzało. W związku z tym, że międzywale było zarośnięte i woda zaczęła się piętrzyć, woda przelała się przez wał i rozmyła ten wał, zalewając cały prawobrzeżną część Sandomierza, Tarnobrzega, Czeszni, Wielowsi, Sielca. Także sytuacja była bardzo... Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański poinformował, że co roku zjawiska ekstremalne, takie jak powodzie, podtopienia czy nawałnice, powodują ubytek w polskim PKB na poziomie do 0,4%. To, co obserwujemy, to prawdopodobnie dopiero początek. Choć wielkie powodzie zdarzają się względnie rzadko, to w perspektywie ostatnich 50 lat ich liczba w samej Europie jest około dwukrotnie większa niż w latach 1920-1970. Wykres ilustrujący tę sytuację do 2010 roku dobrze oddaje ten wzrost. Ostatnio mamy do czynienia w Polsce z niespotykaną do tej pory liczbą tropikalnych nocy. Cieplejsze zimy, upalne lata, susze, niszczycielskie wichury czy szybkie, intensywne ulewy, które są w stanie spowodować błyskawiczne powodzie, a do tego trąby powietrzne. Głośno o tym fakcie mówi dr Michał Marosz, klimatolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Analizy Instytutu Ochrony Środowiska, w tym Państwowego Instytutu Badawczego, wykazały, że z powodu zjawisk ekstremalnych, których występowanie skorelowane jest ze zmianami klimatu, Polska traci rocznie średnio 6 miliardów złotych, a w sumie w ciągu niespełna 2 dekad ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowały około 115 miliardów złotych strat bezpośrednich. Aby uniknąć tego typu nakładów w przyszłości, konieczne jest opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu. Wszystkie miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców będą musiały opracować miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Będą zobowiązane nie tylko do zazielenienia terenów miejskich, ale także stworzenia planu na magazynowanie spływającej wody czy przygotowanie budynków na ewentualne podtopienia. Przede wszystkim głównym celem ma być cofnięcie miast do ich dawnej świetności pod względem obecności terenów aktywnych biologicznie. Krótko mówiąc, to walka z wszechobecną betonozą. To, co teraz widzicie, to miejski rynek Kielc jeszcze w latach 90., a to już po jego wybetonowaniu kilkanaście lat później. Teraz miasto ponownie prowadzi jego zieloną rewitalizację, aby przywrócić dawny charakter. Niestety w lato płyty nagrzewały się tak bardzo, że mogliście na nich dosłownie usmażyć jajko.
Powodzie błyskawiczne kosztują miliardy złotych i nie jest to fantazja terroekologów, którzy kładą się na drodze w Warszawie. Tutaj mamy do czynienia z twardymi danymi, jakie pochodzą od renomowanych instytucji badawczych, także tych państwowych. Przykład z ostatnich tygodni. To zalane w maju około 70-tysięczne Gniezno. Miasto oszacowało straty na ponad 8 milionów złotych. A to, jak wyglądało miasto po błyskawicznej powodzi, widzicie sami. W dniu dzisiejszym przeszła przez Gniezno nawałnica z gradobiciem, w wyniku czego dość dużo posesji oraz ulic zostało zalanych. Praktycznie cały czas strażacy są w akcji, wiele zastępów ściągniętych do miasta, żeby pomóc w interwencjach. Do najtrudniejszej sytuacji doszło pod trzema mostami, gdzie otrzymaliśmy zgłoszenie, że jedna z osób uwięziona jest w aucie, które zostało zalane przez wodę. Po dotarciu do miejsca zdarzenia jeden ze świadków dopłynął do tego samochodu, uwolnił tą panią z tego auta i trzymając się tego samochodu czekali na pomoc. Takie przykłady mnożą się w dziesiątkach, o ile nie w setkach. Rzeszów 17 lipca 2024 roku także został zalany, a strażacy musieli nawet człowieka ewakuować z samochodu w wodzie. To kolejny przykład powodzi błyskawicznej spowodowanej nagłym oberwaniem chmury. Przez województwo pomorskie 16 lipca także przeszła potężna burza, której towarzyszył ulewny deszcz i silny wiatr. W Trójmieście zalanych zostało wiele ulic oraz przejść podziemnych. Nawałnice doprowadziły również do poważnych opóźnień w kursowaniu pociągu. Kilkanaście tysięcy odbiorców straciło dostęp do prądu. Na zachodzie kraju wcale nie jest lepiej. Pod koniec maja wiele ulic Szczecina także zostało zalanych. Takie mini podtopienia nie są niczym nowym. Jednak ostatnimi czasy to zjawisko się intensyfikuje, dlatego potrzebne jest pilne działanie, aby zapobiec stratom, ponieważ te są już liczone w milionach złotych, a w skali roku nawet w miliardach. Pod względem warunków atmosferycznych Polska nie jest szczególnie przyjaznym miejscem. Nasz kraj znajduje się na granicy dwóch stref klimatycznych. Od wschodu dociera do nas strefa kontynentalna, charakteryzująca się suchym klimatem z bardzo mroźnymi zimami i gorącymi latami. Z kolei od zachodu mamy wpływ strefy oceanicznej, która przynosi deszczową pogodę i łagodniejsze temperatury zarówno latem, jak i zimą. Dodatkowo nasze warunki pogodowe są kształtowane przez fronty atmosferyczne nadciągające z północy i południa. Wszystkie te czynniki w połączeniu z geograficznymi uwarunkowaniami Polski, takimi jak liczne niziny, sprawiają, że nasz kraj jest szczególnie podatny na intensywne i ekstremalne zjawiska pogodowe. Bez wątpienia średnia dobowa temperatura w Polsce wzrosła w ciągu ostatnich 70 lat, co doskonale ilustruje nagranie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prezentujące dokładne dane zebrane przez nasze instytucje państwowe. Różnica w temperaturach jest widoczna i nie sposób jej podważyć. Chociaż nie jesteśmy pewni, czy jest to tylko chwilowa anomalia, czy też coś podobnego miało już miejsce wcześniej w historii. Faktem jest, że zmiany te są realne i wpływają na nasze życie. Obecnie przechodzimy z El Niño do zjawiska La Niña, a to w przyszłym roku może przynieść pewne ochłodzenie oraz redukcję ekstremalnych zjawisk pogodowych. Lecz paterny pogodowe są coraz mniej przewidywalne. Do tej pory przy zmianie temperatury wody na Pacyfiku z ciepłej na zimną na świecie następowało wzmożone zjawisko opadów. Tak też może być i tym razem. Od lat naukowcy obawiają się nadejścia kolejnej powodzi, takiej jak ta dumnie okrzyknięta powodzią tysiąclecia. Swoją drogą dotarłem do ciekawej mapki obrazującej wszystkie tereny, jakie były wówczas objęte ryzykiem powodzi lub powodzią. Tym razem jednak powódź mogłaby być jeszcze bardziej tragiczna w skutkach niż te niespełna 30 lat temu. Głównie z uwagi na powszechną w polskich miastach betonozę oraz brak przygotowania na wypadek kolejnej dużej fali powodziowej. WWF Polska przygotował specjalny raport, z którego wynika, że w wyniku prac hydrotechnicznych i melioracyjnych od 2010 roku zostało zniszczonych aż 16 tysięcy kilometrów małych rzek. Zdaniem autorów opracowania takie działania wzmogły zagrożenia powodziowe. Istnieje także kilka innych niezależnych raportów, które także podważają gotowość Polski na wystąpienie ponownie powodzi o podobnej skali. W delegaturze NIK w Gdańsku zaprezentowano w kwietniu tego roku wyniki kontroli dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Wynika z nich jasno, że region nie jest przygotowany na wielką wodę, a wieloletnie zaniedbania mogą doprowadzić w pewnym momencie do tragedii. Ocena nie jest jednoznacznie negatywna, dlatego że pewne działania zostały zrealizowane.
to nie można powiedzieć, że przez ostatni okres nie doszło do realizacji pewnych inwestycji na Żuławach. Natomiast szereg zadań nie zostało sfinansowanych o bardzo istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Żuław i przeciwdziałania powodzi. W konsekwencji ryzyko powodzi w dalszym ciągu istnieje. Chcę tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię, że ostatnie 7 lat to są lata suche, czyli być może życie nam oszczędziło pewnych zdarzeń, które znamy z perspektywy czasu. Gdańszczanie doskonale pamiętają zdarzenia z roku 2001, kiedy właściwie jednodniowa ulewa potrafiła doprowadzić do zatonięcia tutaj dolnej części miasta. Co w tym wszystkim najdziwniejsze, mimo ostatnich ulewnych deszczy, jakie przetoczyły się przez Polskę, dalej są regiony, które bardziej w tym momencie niż powodzi obawiają się suszy. Są w kraju miejsca, gdzie trwa susza hydrologiczna. Ciężko się jednak temu dziwić, skoro przez ostatnie kilka tygodni lipca temperatura nie schodziła w zasadzie poniżej 20 stopni. Wszystkie zebrane przeze mnie dane pokazały Wam, jak realnie wygląda obecnie sytuacja pogodowa w Polsce. Z roku na rok będziemy się mierzyć z coraz częstszymi ekstremalnymi zjawiskami w pogodzie. Władza tworzy już rozwiązania mające na celu walkę z betonozą. Jednak zanim realnie wdrożone zostaną potrzebne zmiany, to pewnie będziemy jeszcze wiele razy świadkami tak zwanych powodzi błyskawicznych. Jeśli kiedykolwiek doświadczyliście tego zjawiska w Waszej miejscowości, to dajcie znać w komentarzach, ponieważ ciekawy jestem skali tego zjawiska oraz miejsc, gdzie występuje to najczęściej. Z mojej strony to tyle na dziś i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.